5:05. Gość poranka. 8:15 na zegarze. Gościem poranka jest pan generał Waldemar Skrzypczak. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie generale, zacznę od pytania o wypowiedź ukraińskiego ministra obrony, który zapowiedział, że jego kraj gromadzi liczące 1 000 000 żołnierzy siły wyposażone w zachodnią broń, aby odzyskać okupowane przez Rosję tereny na południu kraju. Czy faktycznie Ukraina ma takie zasoby, ma takie zdolności, żeby tak liczne wojska, jeżeli chodzi o liczbę żołnierzy, zgromadzić? Zasoby osobowe na pewno ma, z tym, że sprzętu na te zasoby osobowe jeszcze nie ma takiej ilości, żeby można było mówić, że ta armia milionowa jest wyposażona w sprzęt zachodni, to po pierwsze. Po drugie, ten sprzęt dopiero dociera na Ukrainę, a zatem proces przygotowania tego miliona, czyli wyszkolenie żołnierzy po obsłudze tego sprzętu, posługiwania się tym sprzętem, to jest bardzo długi proces, to trwa wiele miesięcy, zatem to nie stanie się z dnia na dzień, zatem ta armia milionowa, jeśli będzie gotowa na sprzęcie zachodnim, to będzie gotowa nie wcześniej jak za kilka miesięcy. Czyli bardziej taka wypowiedź mająca trochę podnieść na duchu Ukraińców. Jeżeli chodzi natomiast o Rosjan, czy tutaj jakaś ofensywa po tej przerwie w działaniach chwilowej się szykuje? Znaczy, panie redaktorze, tak naprawdę to przerwy w działaniach nie było, bo te działania są prowadzone cały czas, z tym, że z mniejszą intensywnością. Wczoraj nadal atakowali w rejonie Łuku Donbaskiego i dalej walczą. To znaczy, moim zdaniem to nie jest przerwa, a kryzys w armii rosyjskiej, ponieważ Rosjanie nie mają w tej chwili odwodów, którymi mogliby potęgować uderzenie w takiej skali, jakie do tej pory robili, realizowali. A zatem to jest raczej wynik tego, że w tej chwili ściągają nowe siły, ściągają wojska z innych kierunków po to, żeby móc kontynuować tą operację w rejonie Donbasu. Innych możliwości nie ma, natomiast nie sądzę, żeby ktokolwiek z dowódców rosyjskich zgodził się na jakąkolwiek przerwę operacyjną z uwagi na to, że jedną z zasad sztuki wojennej, sztuki operacyjnej jest ciągłość działań. I nie sądzę, żeby ktokolwiek chciał rezygnować z prowadzenia działań bojowych. Moim zdaniem te działania są prowadzone cały czas, jedynie z mniejszą intensywnością. Jaki kierunek teraz będzie w najbliższej przyszłości najbardziej narażony, najbardziej będzie ofiarą najbardziej nasilonych ataków rosyjskich? Na pewno będzie to obwód doniecki. Rosjanie zakładają, że te dwa obwody, Ługański i Doniecki, opanują, włączą do federacji. To jest ich główny cel. Jednocześnie będą starali się wyprzeć wojsko ukraińskie z obwodu charkowskiego, żeby również być może w przyszłości włączyć obwód charkowski do Federacji Rosyjskiej. Przy czym, jeżeli chodzi o Charków, to tam mają poważne problemy. W tej chwili tam idą zmagania takie, która strona uzyska przewagę w operacji i na razie za dalej strony przewagi nie ma. Trzecim kierunkiem jest na pewno kierunek chersoński na południu, gdzie Rosjanie mają świadomość tego, że Ukraińcy przygotowują się do ofensywy i Rosjanie za wszelką cenę będą chcieli utrzymać obwód chersoński, bo to jest podstawa operacyjna do tego, żeby utrzymać w ogóle wojska rosyjskie na terenie zarówno obwodu chersońskiego, zaporowskiego i zamykać drogę dla Ukraińców do Krymu. Zatem Rosjanie na tym kierunku przechodzą do obrony i żadnej aktywności poza obroną realizować nie będą. Mówił pan na początku, że ewentualna duża ofensywa ukraińska, duża grupa wojsk to kwestia kilku miesięcy. Czy w takim razie w najbliższej przyszłości żadnych znaczących zmian na linii frontu raczej nie powinniśmy się spodziewać? Zakładam, że Ukraińcy, wszystkie jednostki, które są z nowych formowań, czyli wszystkie jednostki nowo formowane, one będą trafiały na kierunek południowy, bo moim zdaniem jedynym takim kierunkiem, który mógłby zapewnić powodzenie armii ukraińskiej, to jest kierunek południowy, chersoński, tam na południe od Dniepru, ten kierunek na Krym i na Melitpol. Żeby się Ukraińcom udało tymi jednostkami, które już mają gotowe, które będą trafiały niebawem na front, uderzyć na tym kierunku, to jest szansa na to, że mogą przełamać obronę rosyjską na Dnieprze, sforsować Dniepr i wyjść na kierunek na Krym i na Melitpol. I moim zdaniem to powinien być główny cel operacji armii ukraińskiej. I wydaje się, że Ukraińcy już
część tych możliwości posiadają przynajmniej na tym kierunku, więc mogą taką operację moim zdaniem przeprowadzić. Zapytam teraz o sprzęt zachodni, który trafia na Ukrainę. Głośno było chociażby o wyrzutniach HIMARS, które ponoć znacząco wpływają na przebieg działań, tak mówią ukraińscy politycy. Dlaczego i czy faktycznie tak jest i czy Rosjanie mocno odczuwają to, że ten sprzęt jest na froncie? Znaczy wyrzutnie rakiet HIMARS z różnego rodzaju pociskami, one strzelają na dystans ponad 80 km. To pozwala armii ukraińskiej przy wykorzystaniu tych wyrzutni prowadzić ogień do artylerii, do obiektów ważnych w ugrupowaniu armii rosyjskiej, samim będąc pod zasięgiem ognia artylerii rosyjskiej. Czyli obezwładniają wszystkie cele w głębi obrony rosyjskiej, samim będąc poza możliwościami czy poza zasięgiem ognia artylerii rosyjskiej. To jest atut HIMARS-ów, dystans, na jaki one strzelają. Poza tym jest to broń precyzyjna, która w zasadzie trafia tam, gdzie została wycelowana, gdzie określono współrzędne dla rakiet, one tam lecą, niszczą obiekty. Widać wyraźnie, że przez ostatnie kilka dni HIMARS-y sieją spustoszenie w szeregach armii rosyjskiej. Uderzenia, które wykonują Ukraińcy, to uderzenie na stanowiska dowodzenia, czyli paraliżują system dowodzenia armii rosyjskiej. Jest to moim zdaniem bardzo dobra decyzja. Jednocześnie niszczą logistykę armii rosyjskiej, czyli zapasy amunicji, zapasy paliw, czyli pozbawiają możliwości prowadzenia aktywnych działań armii rosyjską, która bez amunicji, bez paliwa nie może zrobić żadnego ruchu. Zatem te działania wykorzystaniem HIMARS-ów moim zdaniem czynią, jeśli chodzi o użycie artylerii, przełom na korzyść armii ukraińskiej. Co wiemy w ogóle o dostawach sprzętu z Zachodu, w jakim tempie one przebiegają? No to chciałbym, żeby to tempo było większe, bo widać wyraźnie, że decyzje polityczne zapadają bardzo wolno na salonach, ale to jest typowe dla polityków i dla dyplomacji. Wojna rządzi się swoimi prawami, wojna potrzebuje amunicji, wojna potrzebuje armat, czołgów, wszystkiego, co jest potrzebne do tego, żeby móc prowadzić te działania. Moim zdaniem dobrze się dzieje, że ten sprzęt trafia na Ukrainę, ale moim zdaniem tempo dostaw jest za małe. Powinni państwa, członkowie NATO powinny zintensyfikować pomoc swoją dla armii ukraińskiej. To pozwoli Ukraińcom na szersze, na większe możliwości prowadzenia działań bojowych przeciwko armii rosyjskiej. Potrzebne są chałubice, potrzebne są wyrzutnie rakiet, potrzebna jest amunicja do tych chałubic. Zresztą wydaje się, że decyzja prezydenta Bidena o tym, żeby wydzielić na potrzeby armii ukraińskiej 1000 pocisków Excalibur, jest są to pociski do chałubic M777 precyzyjne. One trafiają w zasadzie cel bezpośrednio, same się naprowadzają. A zatem można powiedzieć tak, że 1000 pocisków Excalibur to jest 1000 zniszczonych na przykład czołgów czy jakichś innych celów wrażliwych armii rosyjskiej. Tempo jest za małe moim zdaniem, ale to zależy wszystko od polityków. Z naszych krabów też Ukraińcy, z tego co wiemy, z tego co słyszymy, raczej są zadowoleni. Tak, tak. Krab to jest dobra broń. Ona się w tej chwili po raz pierwszy sprawdza bojowo. Ona przechodzi, można powiedzieć, na polach Ukrainy chorobę wieku dziecięcego. Tam się sprawdza, tam się testuje w warunkach bojowych i to jest najlepszy sprawdzian tej chałubicy. Od tego, co będą mieli Ukraińcy, jak będą wykorzystywali walor tego wozu bojowego, dużo zależy. Zarówno dla Ukraińców, jeżeli chodzi o skuteczność walki z armią rosyjską, a dla nas jako zbieranie doświadczeń z wykorzystania chałubic, które są wyposażone w system kierowania ogniem, polski system Topaz i mają również metodę nawigacji, która pozwala, BAR bodajże system, który pozwala bardzo precyzyjnie wyliczać współrzędne do celów i prowadzić w miarę bardzo precyzyjny ogień z chałubic Krab. Na koniec zapytam o sytuację poza granicami Ukrainy. Dużo w ostatnim czasie mówiło się o przesmyku sufalskim, o zagrożeniu w tym rejonie. W tym kontekście chciałem zapytać o te groźby rosyjskie pod adresem Litwy związane z blokowaniem dostaw niektórych surowców do Kaliningradu. Czy pana zdaniem
pod kątem wojskowym, militarnym Rosjanie w jakiś sposób są w stanie na dzień dzisiejszy zagrozić Litwie, krajom bałtyckim, mają do tego zdolności, mają do tego sposoby, byłoby to rozsądne i czy kalkulują takie możliwości? Rosjanom poza groźbami już nic nie zostało. Wojska, które były w rejonie Litwy, nawet w Wodzie Kaliningradzkim, wszystkie już są na froncie z Ukrainą. Sprzęt jednostek wojskowych z Kaliningradu, 6 Armii, która stacjonowała w rejonie Przebałtyki, Armii Rosyjskiej 6, zostały już wszystko skierowane na front i tak można powiedzieć, że ten kwiat Armii Rosyjskiej został już rozbity na polach Ukrainy, a zatem Rosjanie nie mają czym nam zagrozić. Zresztą powtarzam, poza groźbami im nic nie pozostało. Jakakolwiek próba działania, jakiegokolwiek nawet prowokowania nas militarnie powodowałaby to, że Rosjanie byli zmiażdżeni tym, czym dysponuje w tej chwili NATO. Zatem wierzę w to, że na Kremlu nie mają złudzeń, co mogłoby ich spotkać w przypadku próby konfrontacji z NATO i nie odważą się nigdy na to, żeby nam zagrozić. A propaganda, panie redaktorze, to jest typowe. Groźby, propaganda, wojna informacyjna, przesmyk Suwalski, demonizują go wszyscy. Politycy żyją przesmykiem. Nic się nie wydarzy, ponieważ Rosjanie nie mają potencjału militarnego, którym mogliby komukolwiek zagrozić. Na dzień dzisiejszy. I tak spuentujmy naszą rozmowę. Generał Waldemar Skrzypczak był gościem poranka 7.09. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję. 7.09. Gość poranka.